Dzień dobry. Jest późne popołudnie, mamy już jesień, szukamy pszczelarza, dochodzą nas dziwne dźwięki, to chyba nie dzięcioł. Zaglądamy po cichutku do pracowni pszczelarza. Co tu się dzieje? Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Tak, witamy. Z Pasieki Daszul, moje nazwisko Marian Woźniak. Opowiem dzisiaj pokrótce, czym pszczelarz zajmuje się zimą, kiedy pszczoły już mamy przygotowane do zimowli, nie zaglądamy do nich, one wymagają teraz spokoju, żeby im nikt nie przeszkadzał, nie zakłócał przebiegu zimowli. Możemy sobie przygotować w tym czasie piękne świece z wosku pszczelego. W taki oto sposób podgrzewamy wosk w łaźni wodnej. Następnie, kiedy już mamy wosk, mamy w stanie płynnym, przelewamy do formy uprzednio przygotowanej w ten sposób, że przez środek formy przeprowadzamy knot. I następnie musimy tutaj zabezpieczyć, żeby nam się forma nie otworzyła, czyli używamy gumki recepturki, które formę ściskają, uniemożliwiając wypłynięcie wosku na zewnątrz. Teraz musimy odczekać jakieś 2 godziny, żeby nam wosk zastygł w spokoju. Oczywiście możemy wykonać z różnych form, różne kształty, są to formy silikonowe. Tutaj jest częściowo już przygotowana, mamy knot zabezpieczony gumkami. Tutaj proste takie walce, bez żadnego wzoru, piękne grube świece. Tutaj jedna nam teraz dochodzi, czyli wosk już zastygł, ale jeszcze nie możemy otwierać, to jeszcze potrzeba czasu. A tutaj mamy już wykonane świece piękne, które możemy sobie w domu zapalić. Wpływają korzystnie zapach i substancje, które wydzielają się podczas spalania wosku, wpływają bardzo korzystnie na organizm człowieka, między innymi likwidują skutki smogu elektromagnetycznego. Możemy też wykonać świece w inny sposób. Z kawałka węzy, to jest taki plaster. To również jest przygotowywane z wosku pszczelego, ale to jest na specjalnych maszynach grawerowany taki wzór. To jest zaczątek komórki pszczelej, którą pszczoły później mogą odbudowywać, ale my wykonamy dzisiaj z tego świecę. Powoli to zawijamy, musimy troszeczkę podgrzać ten wosk, aby był bardzo plastyczny. I w ten sposób wykonamy świecę, która będzie miała takie same właściwości jak odlewane z wosku pszczelego, rozgrzewanego w tej kąpieli wodnej. Proszę bardzo, i mamy kolejną świecę wykonaną. Oczywiście knot trzeba przyciąć. Co dalej pszczelarz robi w zimie? Pszczelarz w zimie zajmuje się zbijaniem, przygotowywaniem ramek na nowy sezon. My tutaj mamy ramki gotowe, kupione, tak zwane czopowane. Ładnie nam się składają jak klocki Lego. Wkładamy w ten sposób na zewnętrznej krawędzi tutaj ten rowek. To jest rowek na drut. Drut ten tutaj mamy na szpulce. Drut musimy poprzekładać przez każdą tutaj dziurkę i tak dalej, i tak dalej. Tego nie będę wszystkiego tutaj pokazywał. Mamy już jedną ramkę gotową zbitą, zadrutowaną, i co tutaj mamy? Plaster węzy.
który trzeba teraz wtopić. I pod tą węzą to są druciki. Pod tak? węzą są druciki. Jest... Plaster umieszczamy w ten sposób, że do dolnej beleczki powinien dolegać, a tutaj pszczoły do góry zawsze go pięknie nam dobudują, przytwierdzą. I teraz robimy to przy pomocy takiego urządzenia elektrycznego. Zaraz zrobimy, że ta węza nam tutaj ładnie do plastra się wtopi. I będzie ok. Już mamy sygnał, że się... O! Jest gotowe. Sekundę odczekamy, żeby nam nie wypadło. Musi zastygnąć. I w ten sposób przygotowujemy sobie ramki na nowy sezon. I takich ramek w naszej pasiece jest do wykonania zaledwie 200 sztuk. Rameczki odkładamy. Co dalej pszczelarz robi? Pszczelarz, ponieważ zmniejszyła nam się kubatura uli na zimę, zostały na jednym korpusie, a z pozostałych korpusów powyjmowaliśmy stare ramki, które wymagają oczyszczenia. To są puste ramki, które będą jeszcze do wykorzystania na następny sezon. Musimy zeskrobać wosk, poodkładać te wszystkie nadbudowy, które tutaj mamy. Pszczoły nam dobudowały według własnego uznania. My im to troszeczkę popsujemy, ale to po to, żeby nam pracę ułatwiło w przyszłym sezonie. To mamy wosk. Wosk odkładamy, będziemy później go przetapiać i klarować. Ale tu mamy jeszcze cenniejszy produkt pszczeli. To jest propolis, który musimy tutaj delikatnie zeskrobać sobie. I z takich małych porcji musimy zebrać, aby przygotować propolis. To jest, tu mamy surowiec do propolisu, czyli to jest tak zwany kit pszczeli. Pszczoły ramki kitują i mocują do korpusu ula, ponieważ w ulu nie lubią, jeżeli mają coś ruchomego. Wszystko powinno być przytwierdzone, co w ulu się znajduje. To jest, o tu jeszcze mamy kawałeczek propolisu. I w ten sposób, no również jakieś tam 300-200 ramek jest do oczyszczenia, do wykorzystania. I teraz ten nasz tutaj cenny produkt musimy pozbierać i załadować sobie do jakiegoś naczynia. I tak po prostu kolejną każdą rameczkę. Czyli pszczelarz się nie nudzi, właśnie takie. Pszczoły w ulu czuwają, muszą utrzymywać temperaturę przez całą zimę, mimo że na zewnątrz może być 10-20 stopni mrozu, a w ulu, w tak zwanym kłębie, w którym pszczoły się zbijają na zimę, musi panować temperatura od między 20 a 15 stopni, oczywiście na plusie. Co dalej pszczelarz robi? Pszczelarz powinien się cały czas dokształcać, czyli czyta książki, literaturę, śledzi najnowsze wydania, najnowsze jakieś tam nowinki. Ponadto bierze udział w szkoleniach, w konferencjach na terenie powiatu gnieźnieńskiego. Zazwyczaj w grudniu mamy spotkanie, gdzie tam jest, zazwyczaj jest to wykładowca z jakiejś akademii rolniczej, który ma ogromną wiedzę odnośnie pszczół i przekazuje nam pszczelarzom zrzeszonym w Polskim Związku Pszczelarskim. I tak wygląda praca pszczelarza przez zimę. Dziękuję serdecznie. Zapraszamy do pasieki. Do widzenia. Dziękujemy bardzo. Myślę, że wszystkie...
te nasze spotkania zaowocowały w jakikolwiek może sposób, żeby zainteresować Państwa życiem pszczół. Robimy to po to, żeby pszczołom żyło się lepiej i całą zimę będziemy się przygotowywać na spotkanie z Państwem w naszej pasiece. Zapraszamy serdecznie, zawsze służymy informacjami, dzielimy się wiedzą o pszczołach, gdyż, no co tu dużo kryć, pokochaliśmy te małe stworzenia i to jest teraz nasza pasja. Pasja i życie. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Do widzenia.